arn.eu. Na PC-cie we wczesnych latach 90. dobrych platformówek było jak na lekarstwo. Skakanymi zręcznościówkami stały konsole, bo te średnio radziły sobie z jakimikolwiek innymi gatunkami gier wideo, więc to właśnie Pegasusy, NES-y, no i może Amigi, mogły pochwalić się interesującymi bibliotekami platformerów. Że na komputerach osobistych da się lepiej, udowadniał na przykład DOS-owy prehistorek 2 z 1993 roku studia Titus Interactive, zachwycający swoją oprawą graficzną, dźwiękową i rozgrywką. Naszym bohaterem był głodny neandertalczyk, który jak na pana domu przystało, opuszcza jaskinię w poszukiwaniu przepysznego żarła dla swojej rodziny. Uzbrojony wyłącznie w swoją maczugę, biegał więc po mapach, rozbijając czaszki dzikim bestiom i zbierając przysmaki takie jak winogrona, frytki, lody czy hamburgery. Prehistoryk był grą łatwą do zapamiętania z uwagi na swoje specyficzne poczucie humoru i masę sekretów. Niemal co krok natrafialiśmy na ukryte lokalizacje pełne anachronizmów. Rozbijając maczugą ściany, odkrywaliśmy ukryte zabawki, fast foody, sztućce i lodówki. Biegając po planszach, przełączaliśmy włączniki światła, punktami kontrolnymi była sygnalizacja świetlna, a na końcu każdego poziomu, zadowolony z łowów bohater wrzucał wszystkie znalezione smakołyki do podgrzewanego palnikiem gara. Myślę, że każdy gracz, który miał z prehistorykiem 2 styczność, miło wspomina swoją pierwszą sekretną lokację wypełnioną gigantycznymi owocami. To właśnie skoncentrowanie przygody na eksploracji zaskakujących otoczeń powodowało, że w jaskiniowca grało się tak fajnie. Podobne wnioski wysnuwał sam Eric Zmiro, autor gry, z którym miałem przyjemność korespondować w 2011 roku, by dowiedzieć się więcej o kulisach jej produkcji. Eric jest niezwykle dumny ze swojego projektu, mimo iż firma Titus, dla której pracował, ciągle rzucała mu kłody pod nogi. O tym, że prehistoryk był dziełem miłości, a nie tylko fuchą do odwalenia, świadczy pamiątka pozostawiona przez niego wewnątrz kodu gry. Jeżeli włączymy ją po 1995 roku, rozpocznie się od dodatkowego ekranu wyrażającego radość, że mimo upływu lat, stareńki tytuł nadal uruchamia się na współczesnym sprzęcie. Aż się robi ciepło na sercu, gdy czytamy, że w 1992 gra programowana była na 12-megahercowej 286. O tym, jak easter egg ten trafił do gry, pan Zmiro opowiadał w następujący sposób. Pomysł pojawił się rok wcześniej przy powstawaniu gry Titus The Fox. Z jednej strony mieliśmy świadomość, że zarówno Titus, jak i Prehistoric 2 były dużo bardziej zaawansowane niż to, co tworzono w tamtych czasach, a z drugiej trafiłem kiedyś na podobny komunikat w menu ustawienia zegara w Amstrad PC. Gdy włączyliśmy je w nocy z 31 grudnia na 1 stycznia, naszym oczom ukazywała się specjalna wiadomość. Uznałem, że ten sekret jest bardzo zabawny i wynagradza wysiłek włożony w jego odkrycie, więc zaaplikowałem go w mojej grze, myśląc, że tak naprawdę nikt go nigdy nie ujrzy, chyba że przez przypadek. Pokazuje to, ile serca włożyliśmy w programowanie tej gry. Zaskakująco sporo czasu poświęcono też na przygotowanie specjalnego systemu haseł. Gra nie oferowała opcji zapisywania postępu, więc o możliwości wznowienia decydował szereg czterech znaków, które można było odkryć na każdej z map. Znaki te były zawsze unikatowe dla komputera, na którym grano, więc nie można było dzielić się nimi ze znajomymi. Ta funkcja niestety nie działa już na współczesnych komputerach, gdzie grę odpala się w DOSBoxie, ponieważ środowisko emulacyjne zawsze identyfikuje się w ten sam sposób, przez co i hasła generowane są tak samo. Choć praca nad grą była dla Erika czystą przyjemnością, to nie można było powiedzieć tego samego o atmosferze panującej w studiu. Zapytany o historię tego, jak powstawał Prehistoric 2, autor nie krył frustracji. To proste, wydaliśmy wcześniej Prehistoric i szef chciał, żebyśmy stworzyli sequel. W kwestii produkcji gry musieliśmy cofnąć się do roku 1992 do zespołu Titus. W ekipach deweloperskich praktycznie nie istniała żadna organizacja pracy. Niezależnie od sytuacji nigdy nie tworzono nawet najmniejszego projektu ani dokumentu. Nie było kierownika projektu, nie mieliśmy budżetu, nie mieliśmy nawet określonego czasu produkcji czy działu HR. Wszystko ustalaliśmy między sobą ustnie według naszej dobrej woli. Pewne projekty były po prostu porzucane po kilku latach produkcji. Zdarzało się, że programiści zaczynali pracę nad czymś naprawdę złożonym, skomplikowane kompresje danych, implementacja bogatych palet kolorów, a graficy stosowali się do ich sugestii wymagających około pół roku na ich wdrożenie, tylko po to, żeby potem projekt skasowano bez wyraźnego powodu.
Ciężko było nam zrozumieć, jaki interes firma miała w takim zachowaniu. Na dodatek nie wiedzieliśmy nic na temat jej stanu finansowego, nie znaliśmy żadnych danych dotyczących sprzedaży danej gry. Od czasu do czasu zwolnienia pracowników wyrywały team z marazmu. Prehistoric 2 nie był żadnym wyjątkiem. Programowałem nowy scroll, który inspirował grafika do tworzenia nowych lokacji oraz lepszych animacji postaci, żeby te dwa elementy współgrały ze sobą i w ten sposób posuwaliśmy się z produkcją. Gagi i żarty powstawały w ten sposób. Pojawiał się pomysł, a my po prostu dopisywaliśmy go do kodu. Pracowaliśmy w naprawdę małej ekipie. Najpierw był jeden programista i grafik, drugi popracował miesiąc chyba nad bohaterami, a ostatni stworzył resztę postaci. To wszystko. Żadnego szefa projektu, projektanta ani drugiego programisty. Programista, ja, wdrażał swój pomysł, a grafik tworzył rzeczy, które później mogłem dorzucić do kodu. Gdy rodziła się nowa idea, po prostu ją implementowaliśmy. Praca w ten sposób była bardzo ryzykowna, ale w Titus wszystko zawsze było na opak. Prehistoric nie było dużym projektem, ale w Titus nigdy nie było dużych projektów. Nawet poproszony o opisanie zabawnych historii związanych z czasem produkcji, autor grawituje w kierunku szczęścia w nieszczęściu. Jest ich pełno. Musisz wiedzieć, że brat szefa nienawidził mnie już od lat. Był niczym niewyróżniającą się osobą, która poniosła kompletną porażkę na polu zawodowym, a na dodatek nie potrafił zarządzać firmą. Pewnego dnia zauważył, jak część ekipy śmiała się w moim biurze siedząc przed ekranem. Rzucił okiem, ciekawy co wywołało naszą radość i zobaczył, że testujemy Prehistoric 2 ciesząc się przy tym jak dzieci. Natychmiast wyszedł bez słowa wielce obrażony. Dowiedziałem się później, że nalegał, żeby mnie zwolnić. Na szczęście bez skutku. W bonusach do gry można było zobaczyć konsolę podobną do Game Boya. W założeniach miał być to prawdziwy Game Boy, ale brat szefa zażądał jego usunięcia. Bardzo bał się procesów sądowych, mimo że absolutnie nie znał się na prawie własności intelektualnej, ani żadnym innym. Pod koniec procesu tworzenia całe szefostwo zrobiło nalot na moje biuro. Nakazano mi dokończyć grę na ich oczach. Chcieli być pewni, że nie umieściłem w niej nic sekretnego. Oczywiście, ekran bonusowy nie wyświetlał się w 1993, a dopiero od 1996 roku. Stworzyłem napisy końcowe do gry i wrzuciłem tam wszystkie bonusy. Pojawiały się owoce i błyskotki dla miłych członków ekipy, a dla szefostwa miałem trupie czaszki i bomby. Szybko napisałem kod, a ci debile nic nie zauważyli. Do dzisiaj zadaję sobie pytanie, jak uszło mi to płazem. Mimo problemów w studiu, pan Zmiro wspomina bardzo miło samą produkcję i ciężko mu się dziwić, bo Prehistoric 2 był jedną z najlepszych platformówek swojej epoki. Wykonaliśmy ogromną robotę, całość gry jest niezwykle spójna. Jestem z niej cholernie dumny. Gameplay do dziś jest świetny, a gra mogłaby zyskać na jakości, gdybyśmy przeprowadzili okres preprodukcji, gdybyśmy mieli jakiś konkretny projekt i zastanowili się nad jej elementami wcześniej. To na pewno rzutowałoby lepiej na całość niż dorzucanie pomysłów w ostatniej chwili. O popularności Prehistorica 2 świadczyć może fakt, że gra przeżywa teraz swoją trzecią młodość. W latach 90. przeportowano ją pod nazwą Prehistoric Man na Super Nintendo i ostatecznie także Game Boy Advance. Dziś można w nią zagrać w jej konsolowej odsłonie, również na telefonach komórkowych. Zdobycie oryginalnego pecetowego egzemplarza gry graniczy w 2015 roku z cudem, ale dzięki internetowemu projektowi archive.org można dziś zagrać w tę kultową produkcję legalnie, bezpośrednio w oknie przeglądarki. Odpowiedni link znajdziecie w opisie tego materiału. Eric Zmiro wciąż związany jest z branżą gier. Prowadzi swoje własne, niezależne studio Magic Pocket, zajmujące się tworzeniem gier wideo na znanych licencjach. Dzięki temu nie musi się już przejmować niesprawiedliwymi przełożonymi.